W jaki sposób przeprowadzić aktualizację Wordpressa, jego wtyczek, motywu bezpośrednio z poziomu konta hostingowego. To będę za chwileczkę pokazywał, ale pokażę Ci także w jaki sposób funkcjonuje tak zwana inteligentna aktualizacja, a więc taka, która najpierw przetestuje wszystkie zmiany, które zostaną wdrożone, a dopiero później na podstawie wyników będziesz mógł, będziesz mogła zdecydować, czy rzeczywiście zastosować je produkcyjnie, czy też może nie, bo pojawią się problemy, coś nie będzie funkcjonowało, strona przestanie działać poprawnie. Więc to jest akurat mechanizm niezwykle użyteczny, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Twoja strona już działa od pewnego czasu, możemy powiedzieć, że jest dojrzała, no i chcesz tę aktualizację przeprowadzać w sposób kontrolowany. No więc pokazujemy, zobaczmy, jak to wygląda. Mam zupełnie w tym momencie inną stronę, stronę, na której są jakieś aktualizacje, tak żebyśmy mogli to przetestować. No i popatrz, jest informacja, że aktualizacje są dostępne. Jeżeli teraz kliknę w widok, pojawiają mi się. No tu akurat mamy same wtyczki, które możemy zaktualizować. Natomiast jeżeli będzie motyw, jeżeli będzie sam WordPress do aktualizacji, także w tym miejscu pojawią się stosowne informacje na ten temat. No i teraz moglibyśmy wybrać pojedyncze elementy albo zaznaczyć wszystko. No i uruchomić przycisk ten aktualizacja. Wszystkie zmiany, wszystkie aktualizacje, czyli nowe wersje wtyczek w tym konkretnym przypadku zostaną wdrożone. Żeby to pokazać, wybiorę jedną tylko wtyczkę, dlatego że za chwilę przejdziemy też do aktualizacji inteligentnych, więc muszę sobie zostawić jakiś pakiet wtyczek do, do zaktualizowania, więc normalnie wyglądałoby to w ten sposób. Zaznaczamy sobie jakąś wtyczkę, klikamy w przycisk aktualizacji, no i czekamy dosłownie chwilę. To na stronie produkcyjnej bezpośrednio jest w tym momencie wykonywane, czyli aktualizujemy elementora. Z wersji 2.9.3 do 2.9.4. Aktualizacja przeprowadzona błyskawicznie, prawda? Jest OK. To samo moglibyśmy oczywiście wykonać przechodząc do samego panelu zarządzania WordPressem, czyli tam też chodzimy do sekcji z aktualizacjami albo na stronę z wtyczkami, wybieramy wtyczki, które chcemy zaktualizować i jednym przyciskiem aktualizujemy. Więc to jest mechanizm bardzo podobny, z tą tylko różnicą, że w tym momencie wykonaliśmy to bezpośrednio z poziomu konta hostingowego. Natomiast jeżeli chodzi o aktualizacje inteligentne, spójrz, w tym miejscu jest taka opcja. Ta funkcjonalność dostępna jest na niektórych tylko kontach hostingowych, a więc od pakietu WP w górę. Więc jeżeli akurat masz ten pakiet, to jak najbardziej sugeruję ci przynajmniej przetestować, w jaki sposób to funkcjonuje. Więc jeżeli zaznaczymy sobie opcję inteligentnych aktualizacji, a następnie przejdziemy, wybierzemy sobie wtyczki, motyw, tudzież samego WordPressa do zaktualizowania i klikniemy w przycisk aktualizacji, procedura będzie wyglądała w tym momencie nieco inaczej. Spójrz, najpierw system tworzy klon naszej strony, czyli tak, podobnie jak to robiliśmy na poprzednich materiałach wideo, więc jest stworzony klon obok. Następnie będzie analiza strony przed aktualizacją, czyli strony produkcyjnej, w jaki sposób ona funkcjonuje. Następnie będzie aktualizacja strony internetowej, czyli wdrożenie tych aktualizacji, ale na klonie. I później jeszcze ostatni krok to będzie analiza strony po aktualizacji, czyli czy coś się wydarzyło niefajnego w momencie, kiedy te aktualizacje wtyczek zostaną wdrożone, z tym, że to będzie testowane na klonie. To wszystko dzieje się z automatu. Proces troszeczkę potrwa, dlatego ja robię cięcie i za chwilę wracamy, gdy to się zakończy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała analiza tej naszej aktualizacji, no i wtedy zdecydujemy o tym, czy chcemy ją wdrożyć produkcyjnie, czy też nie. No i aktualizacja, a w zasadzie test aktualizacji został przeprowadzony, zakończony. I teraz możemy przeanalizować wyniki, zastanawiając się tym samym, czy zechcemy te zmiany wprowadzić na naszej wersji produkcyjnej strony sklepu internetowego lub bloga, czy też może nie. No właśnie, więc popatrz, po lewej stronie mamy taką część wizualną, więc możemy sobie bardzo szybko rzucić okiem na to, czy cokolwiek złego zadziało się na naszej stronie, jeżeli wprowadzimy takie aktualizacje. Tu mamy tryb porównania, Aktywny, a to oznacza, że też do dyspozycji mamy taki pasek. Taki pasek, który możemy przesuwać lewo, prawo i sprawdzić, czy coś się zmieniło. Po lewej stronie tego paska mamy wersję oryginalną, czyli przed wprowadzonymi zmianami. Po prawej stronie mamy wersję strony już po wprowadzonych zmianach, więc sprawdzamy. Cokolwiek się zmieniło, nic tu się nie zmieniło, wszystko jest ok. Tu zmieniły się nam te zdjęcia, ale to tylko i dlatego, że one wyciągane są w sposób dynamiczny, a więc raz przy jednym odświeżeniu strony pojawił się. Artykuły X raz przy odświeżeniu drugi raz strony pojawił się artykuły Y. Więc tutaj widać, że jest zmiana, natomiast jest to zmiana jak najbardziej OK. <laughs> więc, więc tym się nie przejmujemy. Szukamy po prostu sytuacji, w której na przykład strona by nie funkcjonowała poprawnie, byłby jakiś błąd, byłby jakieś błędy, coś by się nie wyświetlało i tak dalej, i tak dalej. Więc tu możemy sobie to przeanalizować. Poniżej, jeżeli troszeczkę przewiniemy, mamy listę stron, które zostały poddane analityce. I teraz możemy sobie oczywiście wybrać jakąkolwiek inną stronę. Proszę bardzo, jest następna strona, i również ją w podobny sposób sobie możemy prześledzić, przeanalizować, czy coś się zmieniło. Gdybyśmy przeszli dalej, to prawdopodobnie tu będą też produkty. Mamy stronę logowania, mamy jakiś pop-up, widzę, tutaj gdzieś się pojawia. No jest strona przykładowa produktu, więc możemy wejść na stronę produktu i analogicznie też sprawdzamy od strony wizualnej, czy cokolwiek. Się zmieni. Tu na pewno udało się zmienić, Zmienił się produkty, też ten produkt się nam zmienia. Przy jednym odświeżeniu strony był inny produkt, przy drugim inny. Natomiast nie widzimy, żeby były jakiekolwiek błędy, jakiekolwiek błędy, więc wszystko wydaje się być w porządku. I tak możemy te strony sobie tu prześledzić. Dodatkowo po prawej mamy informację o. Błędach, jakie ewentualnie mogły być wykryte, no w tym naszym konkretnym przypadku wszystko przebiegło pomyślnie, więc nie ma żadnych błędów. Te aktualizacje, które sobie tu wdrożyliśmy, nie wygenerowały problemów. E, czyli e, no widzimy na przykład chociażby błędy PHP, ostrzeżenia PHP i tak dalej, więc tu wszystko, tu wszystko mamy w formie takiego ogólnego podsumowania. Natomiast poniżej jest informacja o tym, jakie strony zostały poddane testom. 30 podstron w ramach naszego serwisu, w ramach naszego sklepu internetowego zostało przetestowanych, i na podstawie tych danych tych testów oczywiście mamy zgromadzone takie, a nie inne dane. Gdybyśmy kliknęli też w ten link, podsumowanie, to uruchomimy sobie zwykły plik tekstowy. Zresztą zaraz możemy go sobie pobrać. O, pobraliśmy go, otworzymy i proszę bardzo, tu już jest dużo więcej informacji. Też jest 30 stron przeanalizowanych i poniżej. O każdej z tych stron po kolei, czy są jakieś błędy, czy ich nie ma jak nasza strona się zachowuje, więc to wszystko możesz sobie bardzo szczegółowo prześledzić. No i na tej podstawie, jeżeli uznamy, że wszystko jest w porządku, wystarczy kliknąć zastosuj aktualizację i automatycznie te zmiany, które w tym momencie testowaliśmy, zostaną wdrożone na wersji produkcyjnej naszej strony, naszego sklepu internetowego. Gdyby okazało się, że coś jest nie tak, aktualizacja nam wywaliła w kosmos stronę, no to wystarczy kliknąć przycisk odrzuć i one nie zostaną, czyli te zmiany te aktualizacje nie zostaną zastosowane na wersji produkcyjnej, więc spokojnie nic złego nie wydarzy się. Także tak to funkcjonuje, niesłychanie użyteczna, um, użyteczna funkcja poz pozwalająca na aktualizowanie WordPressa w taki sposób, żeby się nie stresować tą aktualizacją. Także jeżeli korzystasz akurat z tych kont hostingowych, to też przetestuj, przynajmniej sprawdź czy, czy to funkcjonuje i jak to funkcjonuje, a później wykorzystuj zwłaszcza w sytuacjach, kiedy te aktualizacje, które będziesz wdrażał, będziesz wdrażała będą jakieś większe, no bo oczywiście jeżeli to będzie gdzieś pojedyncza wtyczka do zaktualizowania jakaś niezbyt istotna, no to tu prawdopodobne jakby szanse czyli prawdopodobieństwo, że pojawi się coś niedobrego jest naprawdę niewielkie, ale jeżeli tych wtyczek będzie dużo, a zwłaszcza jeżeli będzie aktualizowany sam WordPress czyli ten główny rdzeń i jeszcze ten skok będzie większy, typu z wersji 5.3 na 5.4, z wersji 5.4 na 5.5 i tak dalej, no to prawdopodobnie taka, taka funkcja, którą tutaj przed chwilą właśnie pokazałem, uchroni Cię przed problemami, które mogłyby się pojawić, gdybyś uruchomił standardową aktualizację, na przykład z poziomu samego WordPressa. Także zachęcam do korzystania z tej funkcjonalności.